krótki film prezentujący projekt Kuźnia Ochotników, realizowany przez Miejsce Aktywności Lokalnej Grójecka 109 Ośrodka Kultury Ochoty w ramach programu Ochotnicy Warszawscy. Projekt dotyczy warszawskiej dzielnicy Ochota i promuje wolontariat wśród jej mieszkańców. Film rozpoczyna żółta plansza z czarnym napisem Kuźnia Ochotników. Wolontariat na Ochocie. Sąsiedztwo. Pierwszą osobą wypowiadającą się w filmie jest Karolina Zyśk z Miejsca Aktywności Lokalnej Surma, Ośrodka Pomocy Społecznej. To długowłosa szatynka. Ubrana jest w ciemnozieloną koszulę i czarny żakiet. Stoi w jednym z pomieszczeń ośrodka. W trakcie wypowiedzi ukazują się migawki z zajęć w ośrodku. Jako druga mówi Ewa Łukasik z Fundacji Pomocy Społecznej Ewa. Ewa ma kręcone, siwe włosy, jest uśmiechnięta. Ubrana jest w ciemnogranatową bluzkę w niebieskie i błękitne wzorki. Następną osobą jest Wiktoria Hua Qian, reprezentująca Fundację Wspierania Integracji Wietnamczyków w Polsce. To długowłosa brunetka z włosami upiętymi w długi, falowany kucyk. Ma na sobie czarną bluzkę z kołnierzykiem oraz zielono-brązową apaszkę. Stoi w pomieszczeniu fundacji, w tle półki z kwiatami doniczkowymi. Ostatnią osobą występującą w filmie jest Aneta Pękala z Miejsca Aktywności Lokalnej Grójecka 109, Ośrodka Kultury Ochoty. To radosna blondynka z włosami sięgającymi ramion. Ma na sobie ciemnobeżowy sweter. Stoi w kuchni ośrodka. Film kończy żółta plansza z czarnym napisem Kuźnia Ochotników. U dołu planszy logotypy. Zakochaj się w Warszawie, Ochotnicy Warszawscy, Miejsce Aktywności Lokalnej, Mal Grójecka 109, Ośrodek Kultury Ochoty, Biblioteka Publiczna w dzielnicy Ochota Miasta Stołecznego Warszawy, OPS Ochota, Mal Surma, Dom Dziennego Pobytu z Ochotą OPS Ochota, Środowiskowy Dom Samopomocy pod Skrzydłami. Działanie finansowane jest ze środków Miasta Stołecznego Warszawy. Wolontariusze u nas najczęściej prowadzą zajęcia, ale są też tacy, którzy przychodzą do nas sporadycznie i pomagają nam na przykład w organizacji jakichś imprez, w strojeniu sali, w rozwieszaniu plakatów. Są też wolontariusze starsi, na przykład mamy taką panią prawnik i psychotraumatolog, która prowadzi wykłady głównie dla dorosłych. Tak naprawdę nie mamy jakiegoś takiego przedziału czy wiekowego, nie mamy tak naprawdę żadnych ograniczeń. My szukamy wszystkich, którzy będą chcieli coś tutaj robić, będą chcieli zarażać innych właśnie swoją pasją. Chcemy po prostu, żeby nasz mal był takim miejscem mega przyjaznym dla ludzi, którzy mogą przyjść do nas, dać coś od siebie i skupić ludzi wokół siebie. Wolontariusze w naszej organizacji są bardzo ważnym ogniwem. Bez nich nie wyszłoby żadne zadanie i zawsze te zadania są wspierane pracą wolontariuszy. Od tych 27 lat mogę powiedzieć, że wolontariusze to jednocześnie przyjaciele nie tylko fundacji, ale nasi przyjaciele. Niektórzy wręcz się wychowali z nami. Wolontariusze u nas mogą promować kulturę wietnamską i uczyć się o siebie nawzajem. Wolontariusze u nas mogą dzielić się swoimi pasjami, mogą inspirować ludzi do tego, żeby robili coś fajnego, coś przyjemnego, coś wartościowego. Mogą uczyć się od siebie nawzajem, mogą testować swoje pomysły, bo nie zawsze trzeba wszystko wiedzieć od razu. Mogą po prostu przyjść, porozmawiać, dowiedzieć się i zweryfikować, co by chcieli zorganizować. My bardzo chętnie im w tym pomagamy i dążymy do tego, żeby jak najwięcej mieszkańców, jak najwięcej osób dowiedziało się o ich pasji.